Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Ale w pierwszym odcinku zagrajmy w DLC Cold Cold Heart, czyli na polski Serca Twego Chłód. Już kilka razy ten DLC go wspominałem podczas serii, ale szybkie przypomnienie. Fabuła tego DLC-ka dzieje się dosłownie tydzień po zakończeniu podstawki Batman Arkham Origins i spotykamy w niej po raz pierwszy Mr. Freeza. I co najlepsze, jeśli słuchaliście taśmy od Freeza w Arkham City, które tam nagrałem dla was, no to Freeze poniekąd opowiada nam o tym spotkaniu. Choć bardzo pobieżnie. Ale widać, że głównie na tej jednej taśmie odwzorowano to spotkanie. No by nam się chodziło o walkę i tak dalej. Ale nie uprzedzajmy faktów, tylko odpalamy DLC-ka i chłońmy fabułę. Aha, dobra, to jest takie jeszcze w ogóle przejście, dobra. Nowa gra w takim razie. Tę panią znamy. Tego pana też. People caring for people. Compassion. That's the foundation Gotham was built on. And I have proudly built Goth Corp on that same foundation. That's why we're called the People Company. Thank you so much. Please. Mr. Boyle seems to be after your title as Gotham's biggest philanthropic industrialist. Gotham needs more people like him. Bruce! Hey. I am blown away by your support. It's well deserved. You're going to change the world, Ferris. Hey, we'll change it together, right? Pardon me, Mr. Boyle. The press is waiting. Well, this way, please. I'd say the future is looking very, very bright for Gotham. Now, it's almost midnight, and you all know what that means. Let's get this New Year's Eve party going with a... Whew. Forget to pay your heating bill, Bruce. Jest i on. Po co? Bring me Ferris Boyle. Alfred, where's Ferris? Alfred. Ej, no weź! Yeah, got him. Gdzie obcy na kontrę? Butler's gone crazy. Are you cowards afraid of an old man? Just take it easy. Hope that face wasn't worth something. Oh, look at the rich boy. So long, Bruce. Hope you put me in your will. Co, gdzie z łapami, cwaniaku? Sądzisz, że jak kurde Playboy, to nie umiem sobie poradzić z takimi łosiami jak wy? A no tak, kurde, bo tutaj nie ma opcji, żeby ten... Że nie mogę ich powalić, nie mogę ich zrobić na kodu kombinacyjnego. To? Aha, jednak zrobiłem, tylko pod tym inną kombinacją przycisku. I'm not sure. They're being led by someone in a mechanized suit. I need to find Ferris before they do. Well, you're no use to us dressed like that. You need to put on your other suit. The closest entrance to the Batcave is in the study. Dlaczego mi się wydaje, że nie pójdzie tak łatwo z tym wejściem do jaskini? Bruce, do you have a minute? Someone said an iceberg just appeared, exploded in the ballroom. I need details. What happened?
Who do you think- Where's Ferris? He never made it to the interview. Wait, you're not going out there alone, are you? Stay with Alfred. He'll keep you safe. With these guests about, perhaps you should look for that item in the wine cellar. Right. dyskretna wskazówka. Just hide here and keep quiet. We'll be fine. Be careful passing through the library, sir. Penguin's men have infiltrated the entire manor. You keep out of harm's way. No more heroics. These animals don't frighten me. Alfred. You'd better get to the wine cellar before I have to take on Penguin's entire gang myself. Okay. Those men are armed. I'm going to have to take them down quietly if I don't want to get shot. Oh man, look at kurde! O kurde, serio? Okej, nie dość, że łowca, to jeszcze bez detektywa i bez tego. I bez gadżetów. Okej, trochę ubogi ten tryb, ale dobra. Znaczy wróć, ubogi jest to spotkanie trochę. Okej. Tu jest jeden. Nie wiem, czy to nie jest ostatni. Mogę już podkopać czapkę? Nie, nie mogę oczywiście. Żeby ten... się nie zdradzać. Ale dobra, 4 tylko było. Ale samo to, kurde! Intrygujące. Nawet mi expa chyba nie policzy za nich. No nie. So he said. Makes sense. You don't get to the top without stepping on a few heads, you know what I mean? Ain't nothing back there except more wine. Bordeaux. Is that expensive? It's not Bordeaux. It's Bordeaux. Oh, shot. Bordeaux. Yeah. Is that expensive or what? We're inside Wayne Manor, dudes. It's all expensive. So why's Penguin got us working with this Mr. Freeze? Why do you? Did you see that ice wave? You mean Freeze, first. Now, we help Freeze get boiled. He gets us more of those ice rays. Ah, I hope I get one, you. You probably just freeze yourself with it. I'll freeze your damn trap shut. Ooh, that might hurt if it came from a guy who didn't live in his mother's basement. Hey, I rent that room from her. Okej, ja bym się nawet nie przyznawał, kolego. Że wynajmujesz coś od własnej matki. Kurde! Uuu, z kolanka! Pięknie. Że tego? Ej, powiedzcie mi, kto budował tę rezydencję? Tu jest tyle, kurde, ukrytych przejść i tak dalej. To jest popieprzone. Chodzi o bej... O nie! Co to było? Ja pierdolę, ale poleciał po prostu. Juhu! Żegnaj, drogi świecie. Ale Alfredowi chodzi pewnie o Bane'a. Ale to by tłumaczyło w sumie, jak dostał się do Batcave'a. No, poniekąd przynajmniej. Master Bruce, I caught a glimpse of your mechanized man. These hooligans are calling him Mr. Freeze. You might consider donning your extreme environment suit. The XE suit? It's not ready for deployment. Oh dear, I hear helicopters. More penguin brutes. Do hurry. Co? Od kiedy pingwina stać na helikoptery? Że on dopiero zaczyna. Widzę, rozwinął się w ten jeden tydzień. Dalej syf po tym, jak Bane tutaj zrobił rozpierdol. Trudno.
Coś o Anarkim było gadane, słyszałem. Ej, widziałem ten strój na zwiastunie. Zajebisty. Okej, czyli bierzemy zwykły strój. O, świetnie! Czyli w ogóle damage'a nie odniosłem. Ładnie. Need to get back to the manor and find Ferris before Penguin's men do. Okej. Sir, before you ask, the formula we used for your glue grenades was unstable. What was left after Christmas Eve was degraded into dust. Co? No nie gadaj, serio? Ej, serio, nie mam dostępu do tego? Do glue grenade'a? O kurde, no nie mam! Ooo, lipa. Soniczna, ciekawo. O dobra, teraz to sprawdzę, musiałbym. Alfred, what happened to the power? Sir, you must hurry. They're setting the manor ablaze. I've managed to get most of the guests into the east and south wings, but hey, it's the butler! Alfred! Alfred! Otwieraj, nie? Halo, coś kliknąć? O, czekaj, coś tu było. A Jezus! Przecież muszę to naładować. Okej, mamy rękawice te, przynajmniej elektryczne, zostały nam. Jeszcze mamy grappling hook, więc mogę tak po prostu polecieć, ale już się zapadła reszta tego przejścia, po które jako Bruce poszliśmy. Teraz już wszystkie gadżety modyfikacji. Okej. Okay. Hello, motherfuckers! No, to było szybkie. Still no signal from Alfred. W ogóle mi expo nawet nie liczy, nie? Ale w sumie, czy to dziwne? O, ej, czemu mam nic niższy pancerz? No tutaj na przykład, nie? No bez jaj, naprawdę? Czemu teraz nie mogłem tego wywalić w taki sposób? Juhu! Damn it, Alfred. Duh! Keep your silly jade statue then, and I'm sure your employer will enjoy the hundreds of dollars it will garner on the black market. Hey, old timer, I only need a few hundred, but you think I'm fine. Oh, dear. You've burnt several $100,000 worth of books from 11th century China, but by all means, be sure to get your new ribs. Think he's right about these books? Hell no! Oh, no! No! No niestety, nie dałem się im wygadać, ale kurde, nawet zaczepu nie mam tyle, ile miałem, bo miałem 3, mam teraz 2 ładunki. Zakłócacze też. Hello? Fajne jest to, że jest całkiem nowa mapa, nie? Jeśli chodzi o właśnie skradanie się. No jak na złość nie podejdzie, no co za... A czemu z tym się nie mogę potegować? Co, nie ma zasięgu linki?
see anything of this stuff. Ty gówno widzisz, że ja nie mogę zrobić ci tego, co chciałem zrobić. God damn it! Chciałem zrobić to kurde bez wykrycia, na razie nie udało. Idź. Okej, zapraszam. Come on! No to nie będzie za dobre pomieszczenie. I have to get these people to safety, but the Wayne Crest is blocking the exit. Okej. Okej, czyli pazurem. Chyba? This way. A nie, po prostu mam go ręcznie przesunąć. You just picked those goons apart. No bez przesady. You've got Ferris Boyle in the next room. I think they're going to kill him. Bez przesady, kurde, z tym, że nas strzępy. Dość mocno ich uszkodziłem, ale żeby nas strzępy. But I believe the young miss said that Mr. Boyle needs your help. Mogę tak poprzypytywać, ale nie ma sensu. Let's go. Ej, no Jezus, ludzie, palicie obrazy warte więcej niż wasze życia. Łatwo. We need to get you out of here. I heard about you. O, on chyba też. Then you crashed the wrong party. Freeze? What do you want with me? I just require a moment of your time. Let me go! Help! Help me! I want you to die! Który? Myślałem, że ktoś gnata wyciągnął. A, ten. Dobra. No okej, okay, ogarnięci, no to idziemy dalej. It looks like free. No oczywiście, jakby było. Cryogenic weapon. Jakby było mi mało, to jeszcze mam nowego nowy przeciwnika. Okej. Typ z wiązką kryogeniczną. Jak na złość nie mogę mu skleić lufy, żeby mu wybuchła i zamroziła ludzi dookoła. Chopper's going. How the hell did that get here so fast? It don't matter now. We bagged for it, trashed the place, and our frozen friend made his escape. That's mission accomplished in my book. Mine too. Time to count up our loot and bug out. Patrzcie, gościu nie dość, że ma broń kryogeniczną i noktowizor, to jeszcze jest opancerzony. No ja pierdolę. Po was? Policja, może za jakieś 20 minut. O, okej. Okay. To poszło nad wyraz szybko. Ej, no przecież... Ej, no jaja se robisz? No, bo ci wyrwę zaraz te przewody z tej kokanistry i wsadzę w dupę.
gleba. Where is he taking Ferris? I don't know. I promise. Do you have any idea how many of your friends I sent to the hospital on Christmas Eve? Look, one of Penguin's dealers. He's doling out the weapons Freeze gave us. He must know. We were supposed to meet up in South Gotham. You can meet up in the emergency room instead. Okej. Okay. Czuję tego, żebym stał tak po prostu. Penguin's dealer can tell you what this Mr. Freeze has done with our friend. Targeting someone like Ferris Boyle. It's sickening. I know you'll bring him to justice, sir. I'll see this one wheeled into Blackgate on a gurney. K2, dispatch. Confirming that code 3. Looks like these anarchy fanatics are taking advantage of the lack of police presence down here. Roger, A2. Continue to monitor. Do not engage without backup. No chance of that. I should deal with those anarchy followers. But first I need to track down Penguin's dealer and find out where Freeze has taken Ferris. Czy oni oblodzili moc tym bronią? Mi się naprawdę nudzi. A właśnie, i to jest też to, że nie mam tutaj znowu całego Gotham, tylko dwie dzielnice. Coventry oraz Brylantów. Więc myślę, o tyle będzie też krócej, znaczy tyle krócej, po prostu, no są. Jest to mniejsze dzielnice, ale dobra, myślę, że na razie zajmiemy się tymi fanatykami anarkiego. Dobra, to było dziwne. Zobaczymy, co takiego. Wtedy się tu odwala faktycznie, ale. Panowie, z czym do ludzi, naprawdę. A, kurde, wszyscy mogą darować to jedno. Okej, jedna z czterech zamieszek, a trzy są oznaczone. Ciekawe. Ciekawe, czy znowu przyda się zmierzyć z anarkim, to mnie interesuje teraz. No skoro jedna z czterech, a tylko trzy, no to znaczy, że trzecia się odblokuje, czy czwarta na koniec. What? What? Ej, słyszałem, jak ktoś przez o nerce coś gadał. Niby zamieszka, tego się napieprzali między sobą, więc jakby nie wiem, co to było takiego ciężkiego. Kurna, serio? Ach, tyle prostsze to czasami jest, nie? Czy nie, co? Jezus, jeszcze walę coś, nie wiem, o czym ja gadam, nie? Potem w sensie zastanawiam, o co mi chodzi. O, bombeczka! Jezu, sam nie widziałem, kurde, gdzie mam polecieć, no. Aha, czemu przerwał kombinację, halo. Okej.
A to kto? Once Alfred has the XE suit prepped, I'll be able to come back and release this person. Stan nieznany. Okej, okay. Będzie oznaczony? Jest! Kurde, to tam widziałem kolejnego jeszcze właśnie. Rozumiem, są w stanie kriostazy. Okej, okay, mogę wziąć do mnie jako pasażonego typa kombinacją, to jest tyle dobrego. No ale o wiele lepiej jest jednak chyba ich po prostu unieruchomić, nawalać. Nie, wróć, właśnie nie, na odwrót, lepiej jest ich zdjąć kombinacją na raz, ale jak się nie da, to po prostu trzeba robić co się... To trzeba ich zdjąć w sposób, powiedzmy, manualny i tradycyjny, nie? Po prostu napierdalać ich po mordach, aż padną. Dobra. I proszę, ogarnąłem zamieszki i jeszcze lecę teraz od razu do tego. Can't confirm, but there are multiple units frozen. Need EMS on scene. Oh! Okay. Kurde, myślałem, że to jest ten. Ej, myślałem, że to jest taki zwykły ten. No kurwa, puść tę jebaną kulkę! Ja pierdolę, skąd się ich tu tyle urwało z tymi gnatami? Garda champagne, boys! I think it's gonna be a very, very good year. Ej, co to miało być? W sensie, po pierwsze spodziewałem się, że to będzie, że to wybuchnie, a to by nie była buta z gazem, tylko butla z jakąś ciecią kryogeniczną, która gościa zamroziła, to jest po pierwsze. A po drugie, skąd się urwało ten gości, kurwa, z pistoletami? Jeden ze strzelbą, czterech chyba, kurwa, ze zwykłymi pistoletami. Aha, dlaczego? Bo to jest chyba, kurwa, łowca, a nie, kurwa, walka. Intrygujące. O, dwóch zdjąłem naraz, ładnie. Znaczy zdjąłem. Unieruchomiłem, to jest lepiej powiedziane. Dobra, kulki jeszcze nie mam z powrotem, ale... Nie problem. Okej. Z lodem przewrócenie, spoko. Sign up for. Okay. Kurwa, śmieć ujebany. A, no tak, to jeszcze oczywiście nie jest wieczne. Kurde, prawie było podwójne. Ja ci pomogę. Do niego dołączyć. Finding Penguin's dealer is the key to finding Freeze. I should scan this area for clues that might tell me where he went. I'll come back to help this person once I have my thermal gloves. O, termiczne! Ciekawe. Whatever this substance is, it's slowly shutting his systems down, putting him into cryostasis. I won't be able to safely remove him from the ice without the thermal gloves built into the XE suit.
The officer just chanced upon Penguin's men. He wasn't equipped to deal with this cryotech, but the cryo gun was leaking. Okay, no to już wiemy, jak znajdziemy typa. If I hurry, this trail will lead me right to Penguin's men. Then I can make them tell me where this tech came from. Alfred, Penguin's men are using cryogenic weapons to encase innocent people in ice. I'm going to need the thermal gloves and the XC suit to break them free. I'll get to work immediately, sir. Any idea where these weapons are coming from? I'll get that answer when I catch up with Penguin's dealer. Dobra, to lecimy jeszcze o kolejny zamrożony w lodzie. Czy właściwie w kriostazie, to jest chyba lepiej. Powiedziałem, coś pizło. Got the money, so what's the problem? The problem is, this thing will safe deposit blow you away. This ought to do it. Is this the end? Żegnam. Dobra, drobna komplikacja w śledztwie, więc lecimy dalej. Kolejny zamrożony w lodzie. Zamrożony w lodzie. Wow. No, zamrożony w ogniu się nie do końca da być, nie? Czemu się tak zespawnił nagle, halo? O, takie powalenia lubię. Dobra, szybka walka i lecimy dalej. A tam akurat resztki tego od anarchistów spoczy. Kurde, ciekawe, z kim przyjdzie, kto będzie tym handlarzem. Jedyny, kto mi przychodzi do głowy, to jadaczka, nie? Ale ciekawe, czy to będzie, powtórka. Kurde, niestety. No Jezus, nie to! Kombinacja miała być! Batek! Chłopie, to miałeś zrobić. Ajajaj, dobra. Kolejny zamrożony. Czy tam poddany kryostazie? Właśnie, jak określa ten stan? Nie wiem. O, i on jeszcze nie jest oznaczony, dopóki ja do niego nie podejdę i go nie kliknę. Okej, okay, good to know. Ej, no kto mnie zauważył? O! Okej! Okay. Kurde, jak mi ty jeszcze pomógł, a zrobiłem trofkę na to nie wiedząc. Żegnam. Okej, tu mamy gościa. Where's Freeze? You think I know? You plan on celebrating the new year in Traction? Okay, okay. He made a deal with Penguin. Weapons in exchange for some stiff. Theris Boyle. He's in Gothcorp last I saw. You're lying. Gothcorp doesn't make weapons. What? No, Gothcorp, I swear. Look, I've got the entry codes. I'll take those. It doesn't make no, sense. Proszę. Gothcorp involved in weapons tech. There's got to be more to this. Okay, no, nie to jadaczka. Szkoda, liczyłem trochę na powrót. Dispatch 5-5, we got no contact with units on the bridge.
Air 3, en route. A co to za kody, halo? Ja na most nie pójdę, więc... Nie wiem, co tam nawet próbować wlatywać. Gra dość dobitnie mi mówi, że tam nie pójdę. Mam zaznaczony swój obszar. Zresztą tam jest zalodzony cały ten obszar, gdzie mogę w ogóle się zahaczyć tym. To moją wyrzutem, więc tym bardziej tam nie polecę. Czołem? Gdzie jest tą szłapą? Lewa? Ktoś jeszcze? Nikt? Zajebiście. Kurde, ciekawe, czy zdobędę jakiś taki prototyp może tego mrocznego wybuchu teraz? Czy po prostu będę skazany na nieposiadanie tego granatu klejowego? Coś mi mówi, że chyba jednak niestety ta druga opcja. Ok, jest Penguin. What are you going to do with me? You? Assuming your friend keeps cooperating, I'm sure we won't have to do anything. You know, trap. Gościu, co ty sądzisz, że to jest dobry pomysł? No powiedz mi to. Those men were all. Okay, dobra. How'd you do that? Where are they taking Ferris? Mr. Boyle? They're heading to the propellant research wing. These guys have been raiding the whole facility. Do you have the codes to this security door? No, I don't have clearance. But my boss does. A bunch of them took him to the organics lab, through the lobby. I'll make sure they don't hurt your boss. Get yourself to safety. Okay. No to mamy już kolejny target, ale nie będziemy się zajmować w tym odcinku. Myślę, że... patrzcie. Jest broń jest technologia kryogeniczna. O, może posłuchać. No to dobra. The God Corp Organics Lab is devoted to researching cellular cryogenics implants. Applications of this research include the ability to grow food in inhospitable environments and helps us keep donated organs viable for extended periods. The future is exciting here at the People Company. A to co jest, kurde? God Corp is researching new types of super cool propellants to help launch our country and the world into the future. No i dla mnie to wygląda jak silnik rakietowy. I'll come back to help this person once I have my thermal gloves. Okej, okay. Dobra, kolejny będzie oznaczony. Spoko. Niby nie potrzebuję, bo ich widać jak na dłoni, ale są oznaczone tak na wszelki wypadek. The thermal gloves built into the XE suit. Spoko. Dobra, schodzimy. Okej, okay, jak mówiłem, dalej będziemy się w kolejnym odcinku, bo coś mi się wydaje, że może się kłaść kolejne albo pomieszczenie łowca, albo jakieś kolejne walki, więc... Zostawię to sobie na kolejny odcinek. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia... Kurde, nie ta gałka. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins DLC. Cześć!